Państwa bardzo serdecznie. Trochę doprecyzuję, że będę się skupiała dzisiaj na wykładzie, na relacji Ksawerego Dońkowskiego i Sary Lipskiej, ale tej relacji artystycznej. Bo rzeczywiście ta ich intymna relacja jest fascynująca, ale jeżeli Państwo pozwolicie, jako historyk sztuki skupię się na tej relacji, bo rzeczywiście ta relacja łącząca Dońkowskiego i Sarę Lipską wpisuje się w historię takich związków dwojga artystów, którzy ze sobą pracują, którzy nawzajem się portretują. No tutaj Basia Kaliciuk przywołała wystawę Rodion Dunikowski, Kobieta w polu widzenia i tam rzeczywiście była taka przestrzeń, którą poświęciłam tej relacji Sary Lipskiej i Ksawerego Dunikowskiego, ale Camille Claudel i Augusta Rodena, która wydawała mi się dosyć spójna w pewnej narracji w związku z tą funkcją mistrz-uczennica i tym rodzącym się uczuciem pomiędzy nimi. Oni rzeczywiście też często się portretowali, ale myślę, że Państwo też macie w pamięci Diego Rivera, Frida Kahlo, którzy często się bardzo nawzajem portretowali, czy Maxa Ernsta i Dorotę Tyngen. W związku z tym mamy taką tradycję artystów, natomiast ta wyjątkowa relacja, która łączyła Ksawerego Dońkowskiego i Sarę Lipską, trwała bardzo długo, w odróżnieniu od tych wcześniej wymienionych par, dlatego że poznali się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w 1904 roku i muszę Państwu powiedzieć tutaj od razu, że ta data jest bardzo istotna. To jest marzec 1904 roku, kiedy Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych, późniejsza Akademia Sztuk Pięknych, otwiera się jako uczelnia dostępna także dla kobiet. I to jest absolutne nowum, dlatego że dotychczas kobiety mogły się uczyć w prywatnych tylko akademiach. W związku z tym nie było możliwości dostania dyplomu, a co za tym idzie, zawodu artystki. Czyli ta profesjonalizacja dla kobiet nie była możliwa. I tutaj Sara Lipska jest jedną z tych pierwszych studentek Akademii Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, późniejszej Akademii i okazało się, że ten głód kobiet jest ogromny, aby wykształcić się na zawodową artystkę. 60% studentów to były właśnie studentki. I tutaj pokazuję Państwu fotografię, którą dawno temu udało mi się znaleźć w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie właśnie jest grono profesorów i studentów i studentek Warszawskiej Akademii. I nie wiem, czy Państwo dosyć łatwo rozpoznacie, ale mamy tutaj ta postać, młodziutka, to jest Ksawery Dunikowski, profesor rzeźby, który prowadził w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych właśnie pracownię rzeźby. Młodziutki, 29-letni profesor. Ale mamy też dosyć widoczną, ładnie, Sarę Lipską. Młodziutką Sarę Lipską, różnica między nimi była całkiem nieduża, 7 lat, ona w 1882 urodzona, Ksawery w 1875 i dosyć wcześnie między nimi rodzi się więź, dlatego że na odwrocie tej fotografii są takie dopiski: Sara Lipska, wczesny model Dunikowskiego, Sara Lipska, ulubiona studentka Dunikowskiego. Więc i studenci, i profesorowie, myślę, że domyślali się o tej relacji, która łączyła Sarę Lipską z Dunikowskim. To, że Sara wybrała
świadomie tą relację i to, że wybrała też świadomie przede wszystkim tą karierę zawodową, artystyczną, było rzeczywiście przekroczeniem wielu norm społecznych, ale też takich norm obyczajowych, bo po pierwsze jeszcze w XIX wieku właściwie rzeźbiarstwo dla kobiet było postrzegane jako dziedzina sztuki niemęska. A że męska tylko, nie kobieca. W związku z tym kobietom trochę odmawiano prawa do rzeźbienia i ten początek XX wieku wciąż jeszcze to jest obecne. A druga rzecz to jest kwestia, że artystka musiała też pokonać pewną barierę obyczajowości swojej rodzinnej, bo wywodziła się z rodziny ortodoksyjnych Żydów. Urodziła się w hasyckiej rodzinie w Mławie i żeby wyjść właściwie i stać się studentką Szkoły Sztuk Pięknych, musiała na pewno uzyskać zgodę rodziny. Tutaj pokazuję Państwu fotografię rodziców Sary, Mendel Józek Lipski i Ruchla Lipscy. Fotografię, którą udało się mi odnaleźć wiele lat temu w archiwum prywatnym w Paryżu, a na której bardzo łatwo widzicie Państwo, jak, że tak powiem, można rozpoznać ojca tego ortodoksyjnego hasyda po stroju, po długiej brodzie, po pejsach, po hałacie. W związku z tym to, że Sara wybrała tą drogę, to świadczy z pewnością o tym, że była niesamowicie odważną osobą i wiedzącą, jaką drogą chciałaby podążać i bardzo zdeterminowaną w dążeniu do celu. Była artystką wszechstronną, zajmowała się po ukończeniu studiów nie tylko rzeźbą, ale malarstwem, projektowaniem wnętrz, projektowaniem tkanin, scenografii. Kilka rzeczy Państwu za chwilę pokażę, ale to tak naprawdę było możliwe w Paryżu. I w 1912 roku udało mi się odnaleźć w Bibliotece Polskiej w Paryżu list, w którym jest ta informacja podana. Tutaj specjalnie troszkę mówię Państwu o tym, udało się, dlatego że gdy zaczynałam pracę nad Sarą Lipską, to nie było wiadomo, w którym roku się urodziła. W związku z tym dotarcie do archiwów w Mławie, aktu jej urodzenia, tłumaczenie z rosyjskiego, na szczęście ja jestem tym pokoleniem, które rosyjskiego się uczyło, zresztą zdawałam też maturę z rosyjskiego ustną, bo bardzo ten język lubię. To był ten moment właśnie wydobywania informacji. I wiemy, że Sara Lipska w grudniu 1912 roku przyjechała do Paryża. I tu jest bardzo ważna postać, mianowicie inna artystka, Zofia Piramowicz. Zofia Piramowicz, która była jej przyjaciółką, powierniczką. I to też jest taki przykładek, jak Olga Boznańska, jak Anna Bilińska, XIX-wieczne artystki, które przyjeżdżają do Paryża, ale nie same. Zazwyczaj w jakimś towarzystwie, zazwyczaj w towarzystwie, jeżeli nie mężczyzny, to innej kobiety. I to takie wzajemne wspieranie się i ta solidarność kobieca jest tutaj bardzo istotna. Twórczość Sary Lipskiej dziś zaliczamy do tak zwanej pierwszej szkoły paryskiej, La Première École de Paris, czyli taka klasyfikacja, którą podała profesor Anna Wierzbicka z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie podzieliła właśnie École de Paris na takie dwie fazy. Ta pierwsza szkoła to jest od 1905 do 1914 i to jest właściwie określenie dla artystów żydowskiego pochodzenia, którzy wówczas przybyli do Paryża i osiedlili się w Paryżu. Paryż, myślę, że świetnie Państwo wiecie, że koniec XIX wieku, początek XX wieku to jest tygiel możliwości.
to jest miasto dające wolność też wielu artystom, to jest możliwość obcowania z wielką sztuką, kopiowania w wielkich muzeach, wzajemnej inspiracji. Właściwie jeden z artystów pisał, że nie ma dnia, żeby przynajmniej kilka wystaw się nie otwierało w różnych galeriach czy muzeach, a więc rzeczywiście miasto inspiruje bardzo artystów. I wydaje się, że Sarze Lipskiej, która przyjeżdża w grudniu 1912 roku, miasto dało duże możliwości artystyczne, dlatego że ten dorobek jej świadczy, że obracała się rzeczywiście w najlepszym paryskim środowisku bohemy artystycznej, świata mody, świata teatru, także awangardy, i podjęła współpracę z baletami rosyjskimi. Tutaj pokazuję fotografię Państwu archiwalną Siergieja Diagilewa, założyciela baletów rosyjskich, i także pracę Sary, która dziś znajduje się w Muzeum Opery, które jest oddziałem Biblioteki Narodowej Francji w Paryżu, ten portret Siergieja Diagilewa. To, co wówczas w Paryżu zrobiły balety rosyjskie, to jest ogromna rewolucja, ale nie tylko rewolucja w tańcu nowoczesnym, ale przede wszystkim rewolucja w myśleniu o przedstawieniu baletowym, o przedstawieniu scenicznym, tanecznym jako totalnym dziele sztuki. Zatrudniano artystów do dekoracji, budowania scenografii, kostiumów. Jako dzieło skończone zatrudniano fantastycznych, współczesnych kompozytorów. I na ten moment jakby przybywa Sara. Popołudnie Fauna, gdzie Wacław Niżyński, ubrany w taki trykot, który ma przypominać jego posturę jako pół człowieka, pół zwierzęcia, kończy w finałowym momencie takimi ekstatycznymi, erotycznymi bardzo ruchami, zszokował publiczność, a jednocześnie wyznaczył nowe pojęcie dzieła baletowego. Sara Lipska dołącza do zespołu baletów rosyjskich jako artystka zaliczana do tak zwanego kręgu, trupy, grupy, tutaj są różne jakby te określenia, stąd cytuję, Leona Baxta, artysty, który wyrastał z środowiska petersburskiego i który przyjechał wraz z Siergiejem Diagilewem do Paryża i przez niego został zatrudniony jako główny scenograf baletów. Rzeczywiście, jeżeli przeanalizujemy te rysunki Sary Lipskiej, to zobaczymy, że bardzo podobny jest sposób prowadzenia kreski do Leona Baxta i no, ta wspólne myślenie estetyczne jest bardzo widoczne. Zresztą z Leonem Baxtem będzie chciała jeszcze współpracować na innej płaszczyźnie, ale to za chwilę. Oprócz baletów rosyjskich Sara współpracuje też z różnymi teatrami paryskimi, między innymi z Teatrem Femina, gdzie tworzy stroje, wszystkie stroje do operetki Annabel i gdzie zbiera bardzo dobre recenzje. Portretuje różne osobistości Paryża. Jedną z takich osób jest Helena Rubinstein, która zamówiła u Sary kilka swoich wizerunków i malarskich, i rzeźbiarskich. Taką ważną postacią jest Antoine de Paris, czyli Antoni Cierplikowski, stylista, artysta, który podniósł fryzjerstwo do rangi sztuki i który współpracuje z Sarą przez wiele lat. Ona projektuje dla niego stroje, tak jak tutaj ten strój
Wschodni, który możecie Państwo oglądać, obraz, przepraszam, nie strój, tylko obraz, na którym Antuan jest namalowany w tym stroju wschodnim w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest prezentowany na galerii Casa van Dongena, to jest wspaniały obraz, który Cierplikowski miał w swojej kolekcji i podarował do zbiorów muzeum. Kolejna jakby faza działalności Sary Lipskiej i dziedzina, gdzie rzeczywiście realizuje się artystycznie, to jest moda. I tutaj już wspomniałam o Leonie Baxcie. Rzeczywiście z Baxtem planowała, są na to listy pomiędzy nimi, prowadzona korespondencja, gdzie na Montparnasse, na Rue Belloni planowali otworzyć wspólny butik jako artyści zajmujący się projektowaniem mody i rzeczywiście śmierć Baxta przeszkodziła w tym projekcie. Sara otwiera go, ten butik sama, później przynosi na Pola Elizejskie swój butik, w związku z tym jest to też sygnał, że musi mieć klientelę, skoro, że tak powiem, zmienia adres na lepszy adres, bo w tamtej przestrzeni rzeczywiście wielu kreatorów paryskich miało swoje butiki. No i ubiera wiele postaci, aktorki, śpiewaczki, ale także rosyjskie arystokratki. I rzeczywiście z haftu wschodniego czerpie bardzo dużo. Czerpie zdobienia, czerpie użycie złotych nici, tak jak tutaj Państwo widzicie, specjalnie jeszcze pokazuję to zbliżenie, które jeszcze dzisiaj rano konsultowałam z dyrektorem muzeum w Poitiers, jak właśnie jest prezentowane te tkaniny. Te tkaniny w 2012 roku przyjechały do nas, do królikarni i rzeczywiście miałam je w ręku. Są bardzo mięsiste te hafty i trochę przypominają wręcz taki rodzaj reliefu, płaskorzeźby, więc ona bardzo rzeźbiarsko podchodziła do haftu. I spójrzcie Państwo, że tym haftem też bawiła się, tworząc różnego rodzaju dekoracyjne kompozycje. Kolejne pole to jest projektowanie wnętrz i to jest wystrój wnętrz. I mamy tutaj kilka przykładów, natomiast jest taki moment uchwytny, 1925 rok, kiedy w książce Le Style Moderne, w książce, do której wstęp napisał jeden z bardziej znanych belgijskich architektów tamtego okresu, Henri Mandelvelde, są wymieniane właśnie projekty Sary Lipskiej. Tam obok Le Corbusiera czy Roberta Malta Stevensa, w związku z tym rzeczywiście jest to ranga najwyższych architektów. Sara Lipska uwielbiała funkcjonalizm, gdzie liczyła się przestrzeń, ta otwartość wnętrza. Spójrzcie Państwo na te właśnie bardzo takie czyste podziały wnętrza, gdzie jednocześnie światło tutaj odgrywało ogromną rolę. Rzeczywiście ona lubiła też bardzo szkło, w związku z tym na przykład część rzeźb wykonywała ze szkła. Odnosiła ogromne sukcesy. W 1925 roku na wystawie sztuki dekoracyjnej zdobyła medal, na wystawie światowej w 1937 roku także dostała medal w dziedzinie rzeźby. Uczestniczyła w salonach paryskich, jesiennym, tuileryjskim. I muszę Państwu powiedzieć, rzeczywiście było to duże odkrycie, kiedy w 2012 roku udało się polskiej publiczności pokazać twórczość Sary Lipskiej. Ten tytuł W cieniu mistrza był bardzo wymowny i miał tutaj ogromne znaczenie, dlatego że Sara Lipska poniekąd sama
stawiała się w tym cieniu, a myślę, że wiecie Państwo, o jakiego mistrza chodzi. A z drugiej strony sam Ksawery Dunikowski rzadko bardzo o niej mówił. Przemilczał często w jakichś wywiadach wątek posiadania rodziny czy właśnie istnienia Sary Lipskiej, a przecież jej sukcesy i jej twórczość byłaby na pewno taką przestrzenią, o której by dużo mógł powiedzieć. Od tego 2012 roku Sara Lipska zaczyna wchodzić właściwie w kanon artystów związanych właśnie z École de Paris i dzisiaj muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością, patrząc na różnego rodzaju publikacje, obok Tadeusza Makowskiego czy Mali Mutter, pojawia się także Sara Lipska. Specjalnie pozwoliłam sobie zrobić ten wstęp o Sarze, żebyście Państwo zobaczyli, z jaką postacią mamy do czynienia, bo jak Państwo na pewno widzieliście wystawę i znacie zapewne postać też Ksawerego Dunikowskiego, rozpoznaję kilka twarzy, które były na wcześniejszych wykładach i bardzo się z tego cieszę. Stąd o Dunikowskim teraz już tylko powiem, trochę zestawiając właśnie ten dialog twórczy, artystyczny pomiędzy Sarą a Ksawerem. Mówiłam o tym, że poznali się w 1904 roku i rzeczywiście ta fascynacja Dunikowskiego z Sarą jest już bardzo szybko widoczna. To, co na pewno go ujęło, to jest jego uroda, jej uroda, jej niezależność, jej taka siła, ale jednocześnie wrażliwość, bo to na wielu portretach możemy dostrzec. I ta fascynacja Dunikowskiego, pomimo tego, że wiemy, że Sara Lipska nie była jedyną kobietą w jego życiu, trwała aż do śmierci rzeźbiarza w 1964 roku. Więc jeżeli zestawimy sobie 1904-1964, to jest to rzeczywiście bardzo długi okres. I Dunikowski wielokrotnie portretuje Sarę, zarówno w malarstwie, jak i w rzeźbie. Najwcześniejszy znany nam portret Sary Lipskiej to jest portret, który Państwu pokazuję na fotografii, portret rzeźbiarski, kobieta brzemienna z tego całego cyklu. Ta kobieta, która nosi rysy twarzy Sary Lipskiej, ma numer 2. I no, jest taki niesamowity liryzm w tym przedstawieniu, w tym zamyśleniu, skupieniu kobiety na swoim ciele i budzącym się w niej życiu. To jest temat, który fascynował Dunikowskiego właściwie od początku XX wieku. Wielokrotnie ten temat przekazywania życia, rodzącego się życia podejmował. Natomiast rzeczywiście kobietom nadał różne rysy twarzy i dotychczas udało się rozpoznać właśnie jedną z nich i jest to Sara Lipska. Podobne ujęcie ciała, ułożenie fałd w spódnicy, ten sam układ ust i to samo uczesanie, dosyć takie charakterystyczne dla artystki, spięcie z tyłu włosów, po środku głowy przedziałek. I to jest fryzura, którą Sara Lipska czesała właściwie przez całe swoje życie. Ja jej znam zdjęcia już z takich późnych lat. Nie zmieniła tego uczesania. To jest ten właśnie obraz, który Państwu pokazuje Sara w zielonej sukience, dzisiaj znajdującej się w prywatnej kolekcji we Francji. I wydaje się, że to jest pierwszy malarski portret Sary Lipskiej wykonany przez Dunikowskiego. Tutaj nie jest może bardzo widoczny, ale obraz jest sygnowany i także jest umieszczona data 1915 i wiemy, że powstał w Paryżu, bo tam w rogu też jest napisane Paris.
A więc to jest taki moment, gdzie już Sara Lipska mieszka od 1912 roku w Paryżu i Dunikowski. To uchwycenie, kiedy przyjeżdża, dosyć było trudne, ale jest list z marca 1914 roku na adres paryski wysłany do Dunikowskiego i wydaje się, że artysta właśnie w tym czasie mógł pojawić się w Paryżu i prawdopodobnie już został. Wydaje się, że zamieszkał z Sarą Lipską i z ich córką Kseverą Dunikowską, która urodziła się z związku ich w 1908 roku w Brukseli. Udało się nam odnaleźć akt urodzenia i to był bardzo ważny moment, dlatego że na tym akcie urodzenia Ksawery jest podpis też Ksawerego Dunikowskiego, a więc on musiał pojechać do Brukseli i uznał dziecko. Jednak w wywiadach późniejszych, między innymi taki ważny wywiad przeprowadziła z Dunikowskim badaczka z Instytutu Sztuki Helena Blum. On jej wyznawał, że te obowiązki w maszynopisie jest napisane rodzinne i to jest przekreślone i na górze jest napisane codzienne. Kto przekreślił i dokonał tej korekty, nie wiemy, że one go przytłaczały i że czuł się mocno tym, w tym wszystkim zagubiony. I Dunikowski ostatecznie decyduje się opuścić Paryż, ale zanim opuści ten Paryż, to wiemy o tym, że wspólnie malowali. Mieli przez pewien czas wspólną przestrzeń, gdzie obok siebie tworzyli. Dunikowski później miał inną jeszcze pracownię, ale jest taki moment, gdzie rzeczywiście wspólnie pracują. I to, co powstaje wówczas, jest z jednej strony podobne formalnie, niektóre rozwiązania malarskie mamy podobne, jak takie bardzo płaszczyznowe malowanie przestrzeni, gdzie bardzo jasno jest wytyczony też kontur przedmiotu. Tutaj pokazuję Państwu serię martwych natur. Jest tych martwych natur 7 przechowywanych dzisiaj w Muzeum w Meudon, gdzie Sara Lipska właśnie próbuje też pokazać te zależności przestrzenne w obrazie i zobaczcie Państwo, że od razu widać, że maluje to rzeźbiarka. Tak? Te doniczki z tymi formami takimi kwiatowymi są bardzo przestrzennie poukładane w tym obrazie, pomimo tego, że nie ma tutaj klasycznej perspektywy, to jednak udaje jej się stworzyć przez te formy tą przestrzeń. Dunikowski w tym czasie maluje obraz Martwa Natura z lalką. To jest obraz, który wskazuje, że był zaangażowany w tą opiekę nad małym dzieckiem, bo wydaje się, że ta laleczka jest po prostu laleczką Ksawery Dunikowskiej. Chociaż muszę też Państwu powiedzieć, że w czasie I wojny światowej Sara Lipska pracowała w warsztatach Stefanii Łazarskiej. To była artystka, która założyła takie pracownie lale, gdzie zatrudniała polskich artystów, którzy bardzo często w czasie wojny znajdowali się w nędzy i w ten sposób zarabiali też na życie. Między innymi tak Tadeusz Makowski zarabiał i wiemy o tym, że Sara Lipska też przez pewien czas pracowała dla Stefanii Łazarskiej. W styczniu 1920 roku Dunikowskiemu zaproponowano objęcie katedry rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Dunikowski przyjął tą propozycję i zdecydował się na wyjazd do Krakowa rok później. Paryską pracownię ostatecznie zlikwidował w 1923 roku i od tamtej pory
Z Sarą Lipską będą spotykali się sporadycznie. Niezwykle ważny obraz w twórczości Dunikowskiego, ale też obraz niezwykle ważny w dyskursie na temat uznania kobiety artystki. To jest obraz, który mogliście Państwo na pewno oglądać na wystawie, być może macie w pamięci, obraz, który znajduje się tuż po prawej stronie od wejścia w pierwszej sali i został też zestawiony obok z obrazem, portretem Ksawery Dunikowskiej, ale chciałabym się skupić właśnie na przedstawieniu Sary. To jest obraz, który powstał przed aresztowaniem Dunikowskiego w 1940 roku i przed późniejszym, że tak powiem, jego wywiezieniem do obozu w Auschwitz. I to jest rzeczywiście niezwykle ważne dzieło, jeżeli chodzi z punktu widzenia relacji tych dwojga artystów. Przedstawia Sarę Lipską w pracowni, gdzieś na poddaszu, to okno dachowe zdradza nam tą przestrzeń, Sarę Lipską, która siedzi przy sztaludze i maluje. Tym portretem Dunikowski uznaje statut Sary Lipskiej jako artystki. Twarz oddaje z dużą delikatnością i taką starannością, a jednocześnie niesamowicie intrygujące są te demoniczne oczy, takie, które odzwierciedlają często stosowane u niego w rzeźbach takie puste oczodoły. Tu mamy bardzo ciekawy zabieg, który stosuje Dunikowski, mianowicie obraz w obrazie. Gdzieś troszkę na boku, nie jako główny punkt na obrazie, tak konstruuje cały obraz kompozycyjnie, umieszczając jednak Sarę w centrum tego obrazu, ale jednocześnie to światło, które przechodzi z okna dachowego i wpada do pokoju, takie światło, które moglibyśmy powiedzieć, że jest gdzieś światłem niebiańskim, boskim, i ten wątek jakby potwierdza obraz, który znajduje się na ścianie. Obraz, na którym możemy dojrzeć Matkę Boską, trzymającą dzieciątko na ręku. I w momencie, kiedy uświadomimy sobie czas powstania tego obrazu, ten 1940 rok, to możemy zorientować się, że jest to moment, kiedy Dunikowski prawdopodobnie martwi się o Sarę, o ich córkę, co dzieje się z nimi i czy nie są zagrożone z powodu toczącej się wojny. I Dunikowski, który deklarował się jako katolik, w ten taki dosyć symboliczny sposób oddaje Sarę Lipską pod opiekę Maryi. Obraz już późniejszy, właściwie obraz, który jest obrazem pierwszym powojennym, w którym możemy rozpoznać Sarę Lipską, to jest obraz Żywioły mórz. I tutaj są elementy, które widzicie Państwo, mówią nam o takim przerażającym stworze, który otwiera paszczę, widzimy właściwie rozdarte jego mięso, ten kręgosłup i postać, która jest umieszczona w drugim tle, w takim akcie rąk oratorskim i która przypomina w swoim wyrazie rzeźbę, głowę dwuwymiarową, która jest portretem Sary Lipskiej. Stąd zestawiam właśnie ten portret rzeźbiarski.
To jest obraz, który właściwie nie jest jednoznaczny w swojej interpretacji. Gdzieś wydaje się, że te doświadczenia wojenne Dunikowskiego, który spędził blisko 5 lat w Auschwitz, i to, co przeżyła też Sara Lipska podczas II wojny światowej, ocalawszy z Holokaustu, musiało być dla nich jakimś rodzajem wspólnych przeżyć traumy wojennej. Lipska znowu o wiele rzadziej portretowała Dunikowskiego. Jedyny wykonany przez nią rzeźbiarski wizerunek artysty powstał w 1953 roku. Tą datę też udało się uchwycić z takich drobin dokumentów, kiedy ona właśnie pisała o tym, że pracuje teraz nad portretem, i stąd wiemy, że 1953. Przedstawia Dunikowskiego w jego takiej dosyć charakterystycznej pozie, którą znamy z kilku zachowanych archiwalnych fotografii, z takim kosmykiem rzuconym na czoło, troszkę z takim dosyć aroganckim i chmurnym spojrzeniem, no i z tymi charakterystycznymi pustymi oczodołami, które są tak bardzo widoczne w wielu rzeźbach Dunikowskiego. Jak sama pisała, ten portret zrobiła z pamięci i według szkicu olejnego, i wspomina o tym, prosząc Dunikowskiego o korektę. Przypomnę, że to jest 1953 rok. Artystka jest artystką po wielu sukcesach w Paryżu, po złotych medalach, ma 70 lat i pisze do Dunikowskiego: mistrzu, prosiłabym bardzo, by mi szczerze napisał jego zdanie o portrecie. Wyślę fotografię na przyszły tydzień, by mi mógł zrobić korekty przed odlaniem w cemencie. Na serio o nie proszę. Prawdopodobnie uśmieje się, ale mam złudzenie, i to olbrzymie, że nikt portretu jego tak na pamięć i z napięciem nie robił. Najwięcej mi pomógł jeden olejny szkic, do którego mi pozował tylko jeden raz. Wolałabym robić jego portret obecny z natury, z wszystkimi zmianami, które nadeszły i zmieniły wyraz jego głowy. Ten szkic, o którym Sara Lipska pisze w liście do Dunikowskiego, to jest szkic, który istnieje dziś właściwie w dwóch wariantach. Jeden się zachował i jest u nas w zbiorach Muzeum Rzeźby w Królikarni. Drugi jest w kolekcji prywatnej. I jest to portret, który Lipska dosyć szkicowo maluje. Wydaje się, że właśnie jest to bardziej coś, co jest pewną impresją portretu niż skończonym portretem. Wyraźny jest bardzo dukt pędzla. Zresztą bardzo tutaj na fotografii nie jest to widoczne, ale przy bliskim oglądzie można zobaczyć, jak widoczny jest też splot płótna, a więc nie jest to wykończony portret, tylko bardzo tak szybko i szkicowo malowany. Te niebieskie, migdałowe oczy, charakterystyczne znowu dla twórczości Dunikowskiego, pojawiają się znowu u Lipskiej. I wydaje się, że ten portret mógł powstać w Paryżu. On nie jest niestety datowany, ale mógł powstać w Paryżu, kiedy artyści być może właśnie się żegnali jako rodzaj pamiątki wizerunku zachowanego przez Sarę Lipską, to na pewno najważniejszej postaci w jej życiu.
Zachowało się też kilka takich rysunków Sary Lipskiej, portretu na szybko wykonanego Dunikowskiego i jeżeli spojrzycie Państwo, to zobaczycie, że one są w różnych, że tak powiem, fazach życia Dunikowskiego, bo jakby wiek wskazuje na młodego i na starszego Dunikowskiego, a więc to przywołanie z pamięci, czy możliwość jakaś spotkania, bo ostatni raz spotkali się w 1957 roku, jak Dunikowski przyjechał do Paryża. Dunikowski stworzył kilkanaście portretów rzeźbiarskich i malarskich. Część pokazałam Państwu Sary Lipskiej, natomiast one najczęściej wyróżniają właśnie postać kobiety w taki sposób bardzo czuły czy delikatny pokazany wśród innych portretów kobiecych. Natomiast swoją córkę malował, ale nigdy nie wyrzeźbił jej portretu. Być może przyczyną tego faktu była kwestia tego, że uważał, że jest bardzo do niego podobna. Zresztą w jednym z wywiadów mówił, tu portret mojej córki, a raczej iluzja portretu. Może tęsknota, może przypomnienie, ale naprawdę to coś nie całkiem spełnionego. Jest w Paryżu, podobna do mnie. Czasem tęsknię za nią szalenie, czasem się na nią złoszczę, bo drażni mnie jak kiepski obraz. Ta relacja z Sawerą, tak powiem, ogranicza się do stwierdzenia, że była dosyć skomplikowana, natomiast rzeczywiście ona trwała. I Ksawera przyjeżdżała wielokrotnie do Polski. Przyjechała także na otwarcie Muzeum Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni w pierwszą rocznicę śmierci Dunikowskiego. W portretach osób, z którymi łączyła Dunikowskiego relacja intymna, widać, że więcej uwagi poświęca twarzy i pewnej próbie ukazania charakteru portretowanej postaci niż oddaniu jakby fizjonomii. I jak zauważył jeden z krytyków, Zygmunt Lubicz-Żaleski, nieomylna wprost wrażliwość Dunikowskiego na jakości psychologiczne czyni zeń namiętnego poszukiwacza hierarchii prawd coraz głębiej poza maską kształtu ludzkiego ukrytych. Dunikowski nie namalował nigdy portretu rodziny. Nie namalował nigdy portretu, na którym znalazłby się on, Ksawera i Sara Lipska. Jak mówiłam Państwu, w wywiadach bardzo rzadko wspominał i o niej, i o ich córce. I wydaje się, że ta relacja łącząca ich od czasów poznania się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych była utrzymywana przez wiele lat w tajemnicy. Jednak o takim czułym stosunku do obu kobiet świadczy obecność kilku portretów i Sary Lipskiej, i Ksawery w warszawskim mieszkaniu Dunikowskiego na krakowskim przedmieściu. Dzięki fotografiom archiwalnym autorstwa Zygmunta Szarka i Jerzego Langdy możemy zobaczyć i przestrzeń sypialni, i przestrzeń pokoju dziennego, gdzie odnajdujecie Państwo obraz, który już znacie z wystawy i kobieta przy sztalugach, ale też portret, który dzisiaj pokazywałam, właśnie ten pastel, gwasz, portret Sary Lipskiej. Sara Lipska wydaje się, że świetnie rozumiała Dunikowskiego w tej potrzebie wypowiadania się
także w malarstwie. Jeżeli spojrzy się na jej twórczość, to rzeczywiście artystka największą ilość dzieł, które zostawiła, to właśnie są obrazy. I wydaje się, że świetnie rozumiała tą potrzebę też wyrażania się w malarstwie Donikowskiego i w jednym z listów do niego pisała. Złoty, dziękuję mu również za wiadomości o trybie twórczej jego pracy, którą zawsze podziwiam i odczuwam również to niewygasłe zamiłowanie i zapał do malarstwa. Było tak zawsze. Pamiętam malowanie szpachlą w Palestynie, malowanie w Paryżu. Ta silna namiętność i ponęta do kolorów szczęśliwie nie zawiodła ani zdradziła. Ważnego ponad wszystko rzeźbiarza nie osłabiła nigdy układania form potężnych rzeźb. Malarstwo poniekąd osładza tytaniczne walki i wysiłki w rzeźbie. Tu z tego cytatu jest kilka ważnych informacji. Pierwsza to ta informacja, że ona go postrzega jako rzeźbiarza i widzi w jego malarstwie rodzaj ukojenia czy osłody wysiłków. Ale też jest moment bardzo ważny, historyczny przywołany, mianowicie, że razem udali się w podróż do Palestyny. To była podróż na pewno ważna, jeżeli chodzi o pochodzenie Sary dla niej, do Palestyny. Udali się, aby zobaczyć szkołę Becacel. To jest szkoła, która została założona, szkoła rzemiosła artystycznego, która kształciła młodych artystów, którzy po prostu się mieli utrzymywać ze sprzedaży swojej pracy. Oni tam pojechali wspólnie na tą wyprawę i właściwie nie mamy żadnych dzieł świadczących o ich pobycie, ale mamy pracę Sary Leipskiej, która całkiem do niedawna nosiła tytuł Sylweta na plaży, ale udało się mi, będąc na kwerendzie właśnie w Muzeum Lat 30. w Boulogne-Billancourt, zobaczyć, że na odwrociu Blejtramu jest napisane ołóweczkiem pejzaż z Palestyny. W związku z tym wydaje się, że to jest przywołanie tego wspólnego ich pobytu, wyjazdu. Donikowski i Lipska opisywali w korespondencji, którą prowadzili przez całe swoje życie, wspólnie nad jakimi obrazami pracują. Opisywali i dzielili się swoimi emocjami, wątpliwościami. Czasem wysyłali do siebie fotografie i prosili właśnie o uwagi, opinie. A więc ta relacja ich artystyczna też była taką relacją dla nich ważną, zasięgania opinii, radzenia się nawzajem, pomimo tego, że jakby Sara tkwiła w tym przekonaniu, że pisze do swojego mistrza. W jednym z tych listów pisała, Donikowski pisał: kochana Soniu, za parę dni wyślę ci fotografię moich obrazów. Mam twój portret w dwóch interpretacjach. Ciekawe, jak ci się spodobają, bo ja maluję teraz na pamięć. Kilka lat później znowu Donikowski wspominał: ja teraz przypominam sobie twoje malarstwo i jestem dla niego z uwielbieniem. Trudno, jednak szłaś inną drogą jak ja. Ja byłem barbarzyńca w sztuce. Pomimo tego wyczuwalnego wciąż właśnie w korespondencji ze strony Sary pozycjonowania siebie w roli mistrz-uczennica, daje się zauważyć ten taki partnerski sposób wymiany i takiego twórczego, artystycznego wspierania się czy radzenia się. Udaje się też uchwycić ten moment, tak jak na obrazie z 1940 roku, kobieta przy sztalugach, Donikowski uznaje ją jako artystkę, udaje się ten uchwycić moment uznania dla Sary Lipskiej jako artystki, dla jej twórczości i także dla podkreślenia roli, jaką pełniła ona w jego życiu. Myślę, że ta potrzeba dzielenia się przemyśleniami i
konsultacji i czekania na jej opinię jest tutaj rzeczywiście niezwykle istotne. I w jednym z listów dość zaskakująco Dunikowski wyznaje: kochana Soniu, bardzo pragnę malować, nie mam czasu, zrobiłem omyłkę, stworzony byłem na malarza, a zostałem rzeźbiarzem. Maluję cykl oświęcim, już mam 6 obrazów, robią wrażenie dramatycznością i tragizmem. Przetransportowanie jest bardzo oryginalnych realności na zagadnienia sztuki. I wydaje się, że ten fragment, który jest dosyć dramatyczny, bo mówi, że właściwie on zastanawia się, że to malarstwo jest dla niego tutaj tą drogą realizacji. Ten fragment, który być może powinniśmy traktować jako wyznanie chwili, to znowu kilka lat później udało się odnaleźć w liście Dunikowskiego takie wyznanie: obrazy, które maluję, są lepsze od rzeźb. Pełne treści i wyobraźni, właściwie abstrakcyjne i nieabstrakcyjne, odrębne. I myślę sobie, że to właśnie odrębne świetnie może charakteryzować ten ostatni okres twórczości Dunikowskiego, które w przepiękny sposób pokazuje Joanna Torchała na wystawie. I ten wniosek, że jeden z największych i najbardziej oryginalnych rzeźbiarzy końca XIX wieku, początków XX wieku, stwierdza, że pod koniec życia to właściwie malarstwo daje mu spełnienie, jest bardzo mocnym wyznaniem. I wydaje się, że Sara Lipska, która już dostrzegała, że w tym akcie tworzenia rzeźbiarskim to właśnie malarstwo daje słodycz wytchnienia i możliwość wypowiedzenia się, świetnie Dunikowskiego rozumiała. W związku z tym dla mnie osobiście jest to historia rzeczywiście niesamowicie ciekawych, silnych osobowości, które jednocześnie od siebie są w stanie wydobyć tyle energii, która pozwala im tworzyć tak piękne rzeczy. Bardzo dziękuję.